Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich, którzy mieli czas i chęć, by przyjść i posłuchać historii, która właściwie wszystkim nam jest dobrze znana, albo przynajmniej częściowo znana. Chociaż bardzo często koncentrujemy się jako chrześcijanie na kwestii zbawienia, a więc czymś, co dopiero później zaistniało. Natomiast rzadko sięgamy do przyczyny tego, co zdarzyło się dawno, bardzo dawno temu i co charakterystyczne, nie zdarzyło się na Ziemi, ale zdarzyło się poza naszą planetą. To już w ogóle wygląda na jakiś, nie wiem, futuryzm, coś, co zupełnie nie mieści się wielu ludziom w głowach, byśmy jako ziemianie mieli możliwość wglądu w rzeczywistość pozaziemską. Dzisiaj oczywiście radioteleskopy i różne inne urządzenia ciągle przetrzesują niebo, szukając jakiejś cywilizacji. Co chwilę dowiadujemy się z internetu, że oto gdzieś jakaś planeta jest podobna do Ziemi wielkością, może nawet zbliżona możliwościami klimatycznymi, aby ją w jakiś sposób zasiedlić. Ale to tylko takie ogólne stwierdzenia, które nie zawsze są precyzyjne, bardzo często są jakimiś dywagacjami na temat. Dlatego, że bardzo chcielibyśmy nie być sierotami, prawda? Wszyscy chcielibyśmy mieć jakąś rodzinę i jako ziemianie chcielibyśmy mieć przynajmniej jakichś kuzynów poza tą planetą, prawda? Byłoby fajnie. Myślę, że wtedy wycieczki by były dalsze niż tylko na granice naszego globu. Ale właśnie jako chrześcijanie patrzymy na te wszystkie zjawiska, które dzieją się na Ziemi, a myślę tutaj o takich zjawiskach typowo socjologicznych, które pokazują nam, że coś z tą naszą cywilizacją jest nie za bardzo. Chociaż niektórzy uważają, że jest tak, iż wszędzie tkwi pewnego rodzaju równowaga. To, o czym będziemy mówić przez 6 kolejnych spotkań, właściwie jest taką retrospekcją, spojrzeniem wstecz na rzeczywistość, która przeminęła, ale na koniec będziemy chcieli też powiedzieć coś na temat przyszłości. A więc może nie całkiem futuryzmu, ale bardzo racjonalnych i realnych twierdzeń, skojarzeń, które wynikają z bardzo wiarygodnego źródła, jakim jest Pismo Święte. Powiedziałem, że niektórzy twierdzą, że w świecie istnieje równowaga. Czyli jeżeli jest prawda, to jest kłamstwo. Jeżeli jest miłość, to jest nienawiść. Jeśli jest łagodność, to jest gniew. A jeśli jest życie, czy zgadzacie się z tym? Przyzwyczailiśmy się do tego, prawda? Odchodzimy kolejne pokolenia. Jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś. Inaczej mówiąc, w jakiś sposób zasymilowaliśmy się z tą rzeczywistością, która wcale nie musi nam się podobać. Po prostu mówimy taka kolej rzeczy. A kiedy mówimy dobro, to co myślimy? Również jako równowaga zło. Czy musi tak być? Czy tak powinno być, by takie przeciwstawne zjawiska czy zachowania musiały równolegle ze sobą istnieć? Jaka historia kryje się za tym? Czy nie jest to paradoks, który pojawił się i rzadko kto próbuje wyjaśniać, na czym ten paradoks polega i czy w ogóle dlaczego on się pojawił. Każdy z nas doświadczył jakiegoś konfliktu. Każdy z nas być może doświadczył jakiegoś bólu czy cierpienia psychicznego czy fizycznego zadanego nam przez kogoś. I wcale nie byliśmy wtedy zachwyceni tym. To oczywiste. Raczej chcielibyśmy skupić wokół siebie ludzi, którzy nam są przyjaźni, sympatyczni, ludzi, którzy na nasz widok uśmiechają się i wtedy czujemy się bardzo dobrze. Taki był świat, taki był wszechświat.
Wszechświat stworzony przez Boga. Któregoś dnia Pan Jezus w odpowiedzi na stwierdzenie jednego z jego adwersarzy, który powiedział: nauczycielu dobry, powiedział: nikt nie jest dobry, tylko Bóg. A więc całe dobro pochodzi od Boga. Skąd więc te przeciwstawne znaczenia, które wymieniliśmy przed chwilą? No, dla chrześcijan nie jest to tajemnicą. Ciągle mówimy o złu. Kiedyś miałem wystąpienie na takiej konferencji filozoficznej, gdzie właściwie większość ludzi to ludzie niewierzący, ludzie, którzy raczej ateistycznie patrzą na naszą ziemską rzeczywistość, co zresztą jest też takim podręcznikowym przykładem stwierdzenia Jezusa Chrystusa, który powiedział: kiedy przyjdę na ziemię, czy znajdę na niej wiarę? Żyjemy w czasie takiej epoce ponowoczesnej, jak to często się mówi, epoce, która właściwie nie ma sobie równych w przeszłości. Dlatego, że ateizm, niewiara w przeszłości praktycznie rzecz biorąc nie istniały. Każda cywilizacja, począwszy powiedzmy, gdybyśmy sięgnęli do Egiptu albo jeszcze dalej, gdybyśmy sięgnęli na kontynent amerykański, gdybyśmy mogli popatrzeć na te cywilizacje Inków, Etrusków, wszystkie cywilizacje miały świadomość istnienia jakiejś siły wyższej. Bardzo często to odniesienie było do jakiegoś Boga czy panteonu bogów. Bogów, których uważano za istoty wszechmocne. Chociaż, kiedy mówimy o panteonie, to najczęściej bardzo wąska specjalizacja była poszczególnych bogów. Każdy bóg odpowiadał za coś. W chrześcijaństwie mamy świętych, prawda? Mamy takiego świętego Krzysztofa, który za co odpowiada? Za bezpieczeństwo kierowców, tak? A jak ktoś coś zgubi? No właśnie, a więc taka wąska specjalizacja również istnieje wśród świętych dzisiaj. Ale czy to dobrze? Czy mamy patrzeć w ten sposób na tą naszą rzeczywistość, w jakiej się znajdujemy? Myślę, że Słowo Boże daje nam właściwe wyjaśnienie tego wszystkiego, co mogłoby nas zainteresować. Pytanie, dlaczego miałoby nas zainteresować? Bo gdyby było tylko to zaspokojenie naszej ciekawości, to myślę, że jakiś średni sens można by było z tego wyciągnąć. Ale zrozumienie tego wszystkiego, co jest przeciwstawne, pozwala nam zrozumieć znacznie więcej. I to objawienie, które pojawia się w Słowie Bożym, daje nam możliwość wglądu nie tylko w historię życia na ziemi, tą całą socjologię, historię religii, ale także daje nam wgląd w przestrzeń kosmiczną, wbrew temu, co twierdzą dzisiaj naukowcy. Oczywiście apostoł Paweł mówi na temat wiary. Wiara dotyczy ludzi wierzących, a więc tych, którzy mają jakieś odniesienie do instytucji czy osoby, bóstwa, które jest wszechmogące, a więc bóstwa takiego, które odpowiada, czy które może udzielać nam błogosławieństwa albo przekleństwa. Przez całe wieki te wszystkie cywilizacje, my często nazywamy je z punktu widzenia religii pogańskimi, uważali, że bóstwa to takie istoty, które bardzo często są złośliwe, są bardzo nastawione na korzyści własne i dlatego, jeżeli chcemy coś uzyskać od nich, to powinniśmy ofiarować coś, żeby ich, brzydko mówiąc, ugłaskać, prawda? Żeby były te bóstwa gotowe dać nam coś, czego pragniemy. No, myślę, że to przetrwało do dnia dzisiejszego. Wielu ludzi myśli, że jeśli coś przyniesie dla Boga, któremu wierzy, czy w którego wierzy, to zyska jakąś jego przychylność. Pismo Święte mówi wręcz przeciwnie, że ta przychylność Boga, który objawiony jest w Bożym Słowie, w tym Słowie, które mamy dzisiaj dostępne bez najmniejszego problemu, jest bezwarunkowa i nie ma tam żadnego
podtekstu, który mógłby sugerować nam jakąś korzyść. Chyba, że tą korzyścią ma być odwzajemniona miłość do Boga, a więc to, czym nas On wcześniej obdarzył. Tak więc Biblia jest tym właściwym miejscem, w którym możemy znaleźć to, czego nie możemy znaleźć na drodze dedukcji, czego nie możemy znaleźć na drodze nauki, a więc doświadczenia. Bo jak wiecie, nauka opiera się na doświadczeniu. Czyli jeżeli empirycznie nie możemy czegoś udowodnić, to znaczy, że to nie istnieje. Nie ma tego. No więc jeżeli tak, to w takim razie potrzebujemy takiego elementu, które nazywamy wiarą. A więc przyjmujemy coś wiarą. Tyle tylko, że najczęściej w takim ogólnym pojęciu wiara jest czymś nie do końca zrozumiałym i bardzo często człowieka wierzącego próbuje się schować do takiej szuflady pod tytułem infantylizm. Ale apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków podaje definicję wiary i mówi, że wiara jest pewnością. A więc to nie jest coś, co byłoby wątpliwe albo na co nie należałoby zwracać większej uwagi. Dlatego, że wiara pozwala nam przyjąć to, co jest Bożym objawieniem. Dzisiaj mówimy na temat kosmicznego konfliktu. Za chwilę do niego dojdziemy, ale ja chcę jeszcze pozostać przy Piśmie Świętym jako tej pozycji literackiej, książkowej, historycznej, która pokazuje nam znacznie więcej, niż byśmy nawet wyobrażali sobie często, bo kiedy studiujemy ją dogłębnie, odnajdujemy w niej coraz to nowe treści, treści, które naprawdę są fascynujące i bardzo często zadziwiające. Po pierwsze, dla niewielu chrześcijan nawet Pismo Święte jest czymś wiarygodnym. Wielu chrześcijan twierdzi, że owszem, to jest dobra księga dydaktyczna. Ona pokazuje nam pewne wartości, które są niezbywalne, które są potrzebne nam. Wielu ludzi twierdzi, że każdy Kościół ma w swoich doktrynach prawdę i idąc tokiem tej prawdy, faktycznie można osiągnąć cel, jakim jest połączenie z powrotem ze Stwórcą. Ale moi drodzy, kiedy bierzemy do ręki Pismo Święte, ono rzeczywiście byłoby tylko zapisem albo historycznym, albo jakimś tam zapisem socjologicznym pokazującym zachowania ludzkie, zachowanie różnych cywilizacji. Ale tak na dobrą sprawę, tym, co uwiarygadnia Pismo Święte, jest proroctwo. To właśnie to, o czym pisze proroctwo prorok Izajasz, że Bóg tam się przedstawia i mówi: kogo możecie porównać do mnie? Kto był w stanie przewidzieć wydarzenia tak odległe, że aż trudno jest w jednym pokoleniu ogarnąć to wszystko, co zostało wcześniej przewidziane. Najdłuższy okres proroczy zapisany w Piśmie Świętym, w księdze proroka Daniela, to 2300 lat. 2300 lat do przodu opisane wydarzenia, które zdarzyły się z niezwykłą precyzją. Kiedy ograniczymy ten czas do momentu, w którym pojawia się Jezus Chrystus i kiedy zobaczymy te 600 proroctw, czy nawet ponad, które pokazują nam wszystko, co związane było z Jego życiem, śmiercią, zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem, zauważymy, że jedynie jakaś nadzwyczajna mądrość, nadzwyczajna moc była w stanie pokazać to wszystko poprzez zapisane słowo w tak odległy czas do przodu, a więc było to właśnie proroctwo. I dlatego proroctwo uwiarygadnia Pismo Święte. Nie wiem dlaczego większość chrześcijan pomija proroctwo. Nie wiem dlaczego większość chrześcijan nie mówi na temat proroctw, które zapisane są w Słowie Bożym. Ograniczają się jedynie do pewnych kwestii, które są oczywiste i które podnoszą zagadnienia pasujące do ich doktryny.
Dla nas proroctwo od początku do końca jest czymś bardzo istotnym, bo ono faktycznie daje nam możliwość zrozumienia Bożego planu działania na rzecz ludzkości. Ale przejdźmy do kwestii, która związana jest jak gdyby z odrębną dziedziną, a więc nie wiarą, a ateizmem. Ciekawą rzeczą jest, że wielu ludzi, którzy jako ateiści podjęli kwestię rozwiązania problemu pojawienia się życia na tej planecie, odwołuje się do darwinizmu, a więc odwołuje się do teorii ewolucjonistycznych. Tyle tylko, i tutaj też kiedyś wiodłem taki spór z filozofami w Tarnowie na konferencji filozoficznej, bo zazwyczaj mówią o czymś tak, dzisiaj wydaje się oczywistym, jak ten słynny wielki wybuch. Ale wiecie, nie może być wybuchu, jeżeli nie istnieją prawa, które umożliwiają wielki wybuch. Żaden z tych, którzy mówią na temat ewolucjonizmu, nie wspomina na temat żadnych praw, które w jakiś sposób powstały, dlatego że prawa w jakiś sposób powstać nie mogą. Rzeczy materialne, owszem, w jakiś sposób mogą powstawać. Czy za przyczyną jakiejś siły, czy w inny sposób. Natomiast prawa muszą być czymś, co jest związane z kimś, kto panuje nad prawem. A więc ja ciągle pytam ludzi, którzy ateistycznie podchodzą do zagadnienia pojawienia się ludzi, czy w ogóle istot żywych na tej planecie, i flory, i fauny, co myślą na temat prawa. Niektórzy mówią, no prawo zawsze istniało. Ale pytanie, skąd się wzięło? Bo skoro pytamy, skąd się wziął człowiek, skąd się wzięło życie, to należy też zapytać, skąd się wzięło prawo. Jeżeli nie odpowiemy sobie na pytanie, skąd się wzięło prawo, na przykład prawa fizyki, skąd wzięły się prawa chemii, ale także jeśli mówimy na temat życia, to skąd się wzięły prawa biologii? Czy od tak sobie istniały? Do czego komu było potrzebne prawo biologii, skoro nie miałoby istnieć życie na tej planecie, czy w ogóle we wszechświecie? Absolutny absurd. Ale przecież nie tylko te prawa, które odnoszą się do rzeczywistości, w jakiej żyjemy, są wszystkimi prawami. Dlatego, że dla istot inteligentnych stworzone zostało specjalne prawo, prawo, które nazywamy prawem moralnym. A po co ludziom, czy po co istotom, które rozwijają się od niższych do wyższych form, jakieś prawo moralne? Przecież bardzo często odnosimy to do takiego stwierdzenia prawo dżungli. To jest takie prawo, które mówi o tym, jak jesteś mocniejszy, to wygrywasz, to jesteś na wierzchu. Słaby musi zginąć. A więc widzimy, że kiedy bardzo uważnie przyglądamy się tej rzeczywistości, znajdujemy zagadnienia, które podważają współczesne twierdzenia ludzi nauki i pokazują, że są pewne braki, które należałoby uzupełnić, aby różnego rodzaju teorie mogły być albo usprawiedliwione, albo odrzucone. Na tym polega falsyfikacja w nauce. Nie ma postępu bez falsyfikacji. Kiedyś ludzie myśleli, że nie można latać w powietrzu, prawda? To było coś zupełnie oczywistego. Aż przyszedł ktoś, kto albo o tym nie wiedział, że nie można latać, albo znalazł sposób na to, aby można było latać. I teoria mówiąca o tym, że człowiek latać nie może, odeszła do lamusa. Tak więc mamy takie kwestie w naszym życiu, że tak powiem, naukowym, które zmieniają się pod wpływem argumentów albo doświadczenia. Ale skoro mamy do czynienia z istotą doskonałą, jaką jest Bóg, niezależnie od tego, jak popatrzymy na tego Boga i w jaki sposób Go nazwiemy,
to pojawia się pytanie, skąd wzięło się, albo skąd wziął się ten dualizm z jednej strony dobra, a z drugiej strony zła. Musimy sięgnąć do Pisma Świętego, aby zobaczyć ten zapis, który mówi, skąd się to wzięło i dlaczego powstało. Chociaż zadanie sobie pytania albo stwierdzenie tego, dlaczego to powstało, byłoby w pewnym sensie usprawiedliwieniem zła. Jeżeli powiemy, dlaczego zło powstało, albo jeżeli w jakikolwiek sposób udowodnimy to i znajdziemy przyczynę, dla którego zło powstało, to tym samym usprawiedliwimy zło. Czy chcemy usprawiedliwić zło? Nie. To znaczy, że nie było przyczyny w doskonałym świecie, aby pojawiło się zło. Dlaczego się pojawiło? Za chwilę o tym przeczytamy. Mianowicie, kiedy sięgniemy do księgi proroka Ezechiela, chociaż 14 rozdział księgi proroka Izajasza też o tym mówi, ale nie chciałbym dzisiaj przedłużać, dlatego że cały ten cykl składa się z 12 wykładów, a my mamy do dyspozycji tylko 6, więc ja próbuję jakoś łączyć niektóre kwestie. Ale niemniej jednak nie wszystko jesteśmy w stanie przekazać w taki sposób, który mógłby zamknąć całość tego programu. W księdze proroka Ezechiela jest powiedziane na temat istoty najbliższej Bogu. My najczęściej mówimy o istocie, która jest najbliższa Bogu, nazywając ją Chrystusem, prawda? Ale ciekawą rzeczą jest, że Pan Bóg nazwał pewne istoty poza Chrystusem synami Bożymi. W księdze Joba jest taka księga, która mówi o niezwykłym doświadczeniu pobożnego człowieka. I tam, w tej księdze Joba, mamy powiedziane coś na temat syna czy synów Bożych. Mianowicie w 6 wersecie 1 rozdziału jest powiedziane tak. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, liczba mnoga. To znaczy, że tych synów jest więcej i że coś czy kogoś reprezentują. Popatrzmy, kogo reprezentują. Przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też szatan. Pytanie, kogo reprezentował szatan? Skoro przybył na spotkanie synów Bożych. To jest bardzo interesujące. Oczywiście, gdyby trzeba było bardzo dokładnie prześledzić te wydarzenia, które doprowadziły do tego, że faktycznie szatan staje się przedstawicielem kogoś, ale skoro czasowo nie możemy tego zrobić, spróbuję jedynie tak ogólnie podejść do tego zagadnienia. Kiedy Pan Bóg stwarza człowieka, to daje mu w panowanie całą naszą planetę. Powiedział do stworzonego człowieka, do stworzonej pary ludzkiej, czyńcie sobie ziemię poddaną. Czyli inaczej mówiąc, panowanie nad tą planetą zostało przekazane pierwszej parze ludzkiej. Ale kiedy ta para ludzka została podstępnie doprowadzona do sytuacji konfliktu z Bogiem, władzę nad tą planetą przejął właśnie ten, którego dzisiaj nazywamy szatanem. I to właśnie on jest reprezentantem ludzkości przed Bogiem, bo tak tu jest powiedziane, bo jest stwierdzenie, że rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Kto może takie rzeczy robić? Ten, który jest właścicielem. Ten, którego własność dla niego jest czymś bardzo cennym, obserwuje to, co dzieje się na jego własności. Zresztą bardzo podobnie również do nas. A więc mamy do czynienia z faktem, że Bóg
ma istoty, które nazywa swoimi synami. Jednocześnie są to istoty, które są przedstawicielami, a skoro mamy tutaj liczbę mnogą, musimy stwierdzić, także i innych zamieszkałych światów. Tam nie ma mowy o aniołach. Jest mowa o przedstawicielach różnych cywilizacji we wszechświecie. Jest to właściwie chyba jedyne miejsce w Piśmie Świętym, które mówi o tym, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. Ale cały problem pojawił się znacznie wcześniej. Nie pojawił się na planecie naszej, nie na naszej Ziemi, ale problem pojawił się gdzieś daleko w przestrzeni kosmicznej, której nie jesteśmy w stanie sięgnąć żadnym instrumentem i zobaczyć miejsce, w którym powstało zło. Miejsce, które z założenia jest dobrym miejscem. W księdze proroka Ezechiela w 28 rozdziale jest mowa na temat szatana. Szatan nazwany inaczej był jutrzenką, synem jutrzenki, a więc istotą doskonałą. Posłuchajmy więc, co prorok Ezechiel ma do powiedzenia nad tą postacią. Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. I kolejny werset. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twojego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. A więc mamy wyjaśnienie. Wszystkie istoty zostały przez Boga stworzone, niezależnie od tego, gdzie w tej przestrzeni kosmicznej się znajdują. I zostały stworzone jako istoty, które nie znały tego dualizmu, o którym mówiliśmy na samym początku. Jest powiedziane w 15 wersecie 28 rozdziału Księgi proroka Ezechiela, że do tego momentu było wszystko dobrze, dopóki nie znalazła się w tobie nieprawość. I tutaj znajdujemy słowo, które jest zlepkiem dwóch znaczeń. Nie i prawo. Nieprawość. Czyli możemy powiedzieć, że nieprawość jest zanegowaniem prawa. Zanegowanie prawa dzisiaj w naszym ludzkim języku nazywa się anarchią. Prawda? To jest anarchia. Jeżeli nie chcemy uznać prawa, to jesteśmy anarchistami. Niektórzy się szczycą tym, że są anarchistami. Ale wcale to nie prowadzi do niczego pozytywnego. A więc jeżeli znalazła się w tym Synu Bożym nieprawość, to znaczy, że sprzeciwił się Bożym zasadom. Mówiliśmy na początku na temat różnych praw. Mamy bardzo ciekawy podział, również znaczeniowy, czy podział związany z konsekwencją przekroczenia praw. Jeżeli przekroczymy prawa fizyki, załóżmy, wyskoczymy z 8 piętra budynku, to co się stanie? Pozbieramy się i pójdziemy dalej. No, czasem może tak też być. Słyszałem o upadkach z dużej wysokości. Kiedyś nawet była mowa na temat stewardesy, która przeżyła wypadek lotniczy. No, jakoś wyjątki się zdarzają. Ale generalnie jest natychmiastowa reakcja prawa. Jeżeli przekraczasz prawo, natychmiast jest reakcja. Możesz wiedzieć, co spotka cię. Jeśli widzisz gorące, jeśli przyłożysz rękę do tego, to wiesz, jakie są konsekwencje. Ale jest jedno prawo, które nie działa natychmiast. Prawo moralne. Salomon napisał, że gdyby prawo moralne działało natychmiast, zachowanie ludzi byłoby diametralnie inne. Ale wiecie, wówczas byłby to przymus. Byłby to przymus, który nie dawałby nam możliwości wyboru. Tak jak nie mamy możliwości wyboru, że jak wyskoczymy z okna, to możemy albo pofrunąć, albo się zabić. Taka alternatywa jest, prawda? Ale że nie potrafimy pofrunąć, no to niestety najprawdopodobniej skończymy bardzo źle. Ale jeśli chodzi o prawo moralne, to jest to prawo, które daje człowiekowi możliwość wyboru. Pan Bóg oczywiście określa konsekwencje przekroczenia tego prawa, ale mówi, jeśli
uważasz, że jest to dla ciebie ciężarem, jeśli nie jest to to, czego oczekujesz w swoim życiu, możesz wybrać własną drogę, ale pamiętaj, konsekwencje przekroczenia prawa są zawsze takie same. Niezależnie od tego, czy dzieją się natychmiast, jak w przypadku prawa moralnego, czy, przepraszam, prawa fizyki, chemii, biologii, czy dzieje się to z, jak gdyby, z odwleczeniem konsekwencji, jeśli chodzi o prawo moralne. No więc mamy istotę, która jest bardzo blisko Boga, nazwana jest Synem Bożym i nagle pojawia się w niej sprzeciw wobec Bożego prawa. Stąd powiedziałem, że nie możemy wyjaśnić, dlaczego się to pojawiło, bo jeśli byśmy wyjaśnili dlaczego, jednocześnie usprawiedliwilibyśmy to zło, które się pojawiło. Cóż się dzieje? Mianowicie w tym momencie Pan Bóg podejmuje bardzo ciekawą decyzję. Ja chciałbym tutaj może podywagować troszeczkę na ten temat, bo jest coś, co czasem pojawia się w głowach wielu ludzi. Pytanie zasadnicze. Dlaczego Pan Bóg tego nie ukrócił? Dzisiaj, kiedy widzimy tak wiele zła na świecie, cierpienia ludzi, często torturowania ludzi, którzy, no właściwie jak często mówimy, Bogu ducha winni, a więc zupełnie nie zasłużyli na to, aby cierpieć. Czy nie lepiej było na początku tej hydrze urwać głowę i natychmiast zakończyć ze złem, które się pojawiło, by nadal panowała harmonia? Był jeden problem. Pan Bóg stworzył istoty inteligentne, jakimi byli aniołowie. I zresztą nie tylko aniołowie. Każda istota inteligentna, w momencie, gdyby Pan Bóg podjął taką decyzję, aby unicestwić szatana, miałaby poważne wątpliwości, czy rzeczywiście należało to zrobić. Czy to zło, które pojawiło się, było naprawdę aż tak wielkim zagrożeniem, że wymagało unicestwienia tej istoty. Jeżeli by się tak stało, wówczas wszystkie istoty przez Boga stworzone, tak aniołowie, jak i inne istoty, które zostały przez Boga stworzone, byłyby w pewnym sensie pod taką presją przymusu, bo jeśli ty spróbujesz z podobnego zachowania, możesz się liczyć z tym, że Pan Bóg zachowa się wobec ciebie podobnie. Myślę, że z czasem pojawiłoby się postrzeganie Boga jako tyrana, a nie jako kogoś, komu zależy na szczęściu wszystkich istot przez siebie stworzonych. Czasem ktoś myśli sobie w ten sposób. A gdyby tak akurat w tym momencie Pan Bóg unicestwił wszystkich, tych, którzy zostali stworzeni, po prostu zniknęłoby wszystko, pozostałby tylko Pan Bóg, tworzy nową cywilizację aniołów, tworzy nowe cywilizacje na planetach i pytanie, czy to by rozwiązało problem. Możemy powiedzieć teoretycznie przynajmniej, że ta sytuacja mogłaby się powtórzyć. I w końcu mielibyśmy taką powracającą historię, która do niczego dobrego by nie doprowadziła. Pan Bóg postanowił zrobić coś zupełnie innego. Postanowił, że powoła do istnienia inny rodzaj istot. I kiedy otwieramy pierwszą Księgę Mojżeszową, a więc Księgę Genezis, znajdujemy tam w 26 wersecie i 27 pierwszego rozdziału takie stwierdzenie. A wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam, niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią, nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży stworzył go, mężczyznę i niewiastę. I oto pojawił się inny rodzaj istot. Inni niż aniołowie. Istoty doskonale, harmonijnie zbudowane. Swoim wyglądem i charakterem przypominające Boga. I w tym momencie jeszcze nikt nie rozumiał,
jaki miał Bóg cel, stwarzając te istoty. Okazało się, że tym celem było wykazanie ponad wszelką wątpliwość, że zło jest na tyle destruktywne, iż prędzej czy później należy z nim skończyć. Oczywiście kwestia zwiedzenia znana nam wszystkim, ale bardzo często niektórzy ludzie mówią, że jest to takie trywialne, że ktoś zjadł owoc z drzewa i nagle stał się wrogiem Boga. Jeżeli nazywamy się dziećmi Bożymi, to tak jak nasze dzieci nazywają się dziećmi ludzkimi czy naszymi dziećmi. Załóżmy, że powiedzielibyście swoim dzieciom: słuchajcie, nie ruszajcie tego, co jest na stole. A dziecko jak to dziecko. Ciekawe, tym bardziej, że pobudzone jest, dlaczego nie można. Czy podjęlibyście tak tragiczną dla niego decyzję, o jakiej mówił Pan Bóg w stosunku do istot przez siebie stworzonych? Wydaje się, że nie. Że zbyt radykalne jest to działanie. I często się mówi, że jest to takie ludzkie podanie, taka historyjka dla dzieci. Poszli sobie do ogrodu, zerwali owoc i narazili się Panu Bogu. Tak nie jest. Mówiliśmy wcześniej o prawie. Mówiliśmy o prawie moralnym. To nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że prawo moralne obowiązuje dopiero od góry Synaj, czy obowiązywało i to tylko Izraela. Nie. To prawo od samego początku było wpisane w świadomość, czy nawet podświadomość człowieka. W księdze proroka Jeremiasza w 31 rozdziale jest mowa na temat takiej sytuacji, którą Pan Bóg chce wykorzystać w przyszłości. I apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 8 i w 10 rozdziale powtarza to dwukrotnie i mówi o pewnej obietnicy danej przez Boga, że Bóg chce włożyć w nasze umysły i w nasze serca swoje prawo. Czy wiecie, z czym to się wiąże? W tej chwili to prawo jest obok nas. My możemy na nie spojrzeć i zobaczyć, w czym jest problem, jeśli zrobimy coś, co jest sprzeczne z tym prawem. Ale to jest coś, co jak gdyby z zewnątrz daje nam możliwość odniesienia się do rzeczywistości. Natomiast ta obietnica mówiąca o tym, że Bóg chce wpisać prawo w nasze serca i umysły, dowodzi tego, że w naturalny sposób, tak jak aniołowie na samym początku, wszyscy aniołowie spełniali Boże prawo bez żadnego, nawet można by powiedzieć, głębszego zastanowienia się, dlatego że po prostu byli doskonali, doskonali w kontekście prawa. Tak więc przyjrzyjmy się pokrótce tylko, z czym wiąże się to trywialne zerwanie owocu. Jest napisane, że Pan Bóg zakreślił granice, które dotyczyły człowieka. Jedyną granicą, która pozwalała wykazać lojalność wobec Boga, było tak zwane drzewo wiadomości dobra i zła. Pan Bóg zastrzegł sobie to drzewo, czyli było własnością Bożą. O czym mówi 10 przykazanie? Prawo Boże. Czy zerwanie zakazanego owocu było przekroczeniem tego prawa? Tak, to nie było ich własnością. A to, co nie jest moją własnością, a chcę to mieć, jest pożądliwością. A może wróćmy do 5 przykazania, biblijnego oczywiście. Będziesz czcił kogo? Kim był Bóg dla Adama i Ewy? Ojcem. Był ojcem. Czy sprzeciwienie się woli ojca jest przekroczeniem 5 przykazania? Tak czy nie? Idźmy dalej. Jest takie przykazanie, które mówi: nie zabijaj. No dzisiaj możemy to na przykład odnieść chociażby do
nałogów, które niszczą człowieka i doprowadzają do śmierci. Czy zjedzenie owocu, który był zakazany i który obwarowany był karą śmierci, było działaniem przeciwko temu przykazaniu, czy nie? Niewątpliwie tak. Człowiek świadomie podjął ryzyko własnej śmierci. To nie Pan Bóg go chciał unicestwić, ale wystąpienie przeciwko prawu, które dawało fantastyczne perspektywy wszystkim istotom wzajemnie współistniejącym w tej rzeczywistości, jaką stworzył Bóg, to właśnie to prawo zostało przekroczone i ono spowodowało, że człowiek niestety wykroczył również przeciwko temu przykazaniu. A gdybyśmy sięgnęli do pierwszego przykazania. Jam jest Pan Bóg twój. Nie będziesz miał innych. Jeżeli postawimy na szali Boga i szatana, tego zbuntowanego anioła, i teraz posłuchamy jednego z nich, załóżmy tego szatana, to czy w ten sposób stawiamy wyżej tego, kogo słuchamy, czy nie? To kto w tym momencie staje się Bogiem dla nas? Taka jest logiczna konstatacja. A więc zobaczcie, mamy już czwarte przykazanie, które zostało przekroczone pod drzewem wiadomości dobra i zła. To wszystko pokazuje nam, że to wydarzenie wcale nie było trywialnym wydarzeniem, ale niosło ze sobą konkretne konsekwencje. Tak więc mamy trudną sytuację, która do dzisiejszego dnia stawia przed nami podejmowanie decyzji w oparciu albo o własną wiedzę, własne widzimisię, albo w oparciu o Bożą wolę. Pan Bóg chce powrotu do tego prawa moralnego, które zostało dane na początku. Wtedy, kiedy człowiek przekracza Boże prawo, my czytamy, że Pan Bóg daje obietnicę. Trzeci rozdział i 15 werset Księgi Genezis mówi nam o fantastycznej obietnicy. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, a między twoim potomstwem i jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Dla chrześcijan nie jest tajemnicą, że jest to obietnica Jezusa Chrystusa, Mesjasza. Tego, który miał wybawić człowieka. A co zrobić z tym stwierdzeniem, które zostało dane przez Boga, kiedy Pan Bóg uprzedzał człowieka i zastrzegał sobie prawo do jednego drzewa, które rodziło fantastyczne owoce. Bo faktycznie tak jest napisane, że to drzewo było naprawdę wyjątkowe. Ano cóż się zdarzyło? Zdarzyło się tak, że faktycznie to Boże stwierdzenie umrzesz tego samego dnia, w którym zerwiesz ten owoc, że faktycznie musiał ktoś umrzeć, albo sam człowiek musiałby w tym momencie umrzeć. Czytamy w trzecim rozdziale, nieco dalej, bo w 21 wierszu, więc 6 wersetów dalej, że Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Skąd można wziąć skórę? Nie da się, albo przynajmniej byłby to niehumanitarny sposób, ale także prowadziłby do śmierci zwierzęta, gdyby żywcem z niego zdjąć skórę, prawda? A więc musiała nastąpić śmierć. Nazywamy to jako chrześcijanie śmiercią zastępczą, wskazującą na Baranka Bożego, o którym Jan Chrzciciel powiedział, który gładzi grzechy świata. A więc Bóg obmyślił pewnego rodzaju plan. Plan ratunkowy dla tej cywilizacji, którą stworzył. I to właśnie Słowo Boże, proroctwa pokazują nam ten fakt i dają nam możliwość wglądu w Boży sposób na ratunek dla nas samych. Pojawia się pytanie, czy w tym przypadku możemy dowolnie
interpretować Boże plany, czy musimy ściśle dostosować się do tych wymagań, które Bóg stawia człowiekowi, dając mu możliwość ratunku? Myślę, że jest to retoryczne pytanie. Nie ma takiej możliwości, abyśmy w dowolny sposób próbowali podejść do tego zagadnienia. Jeżeli chcemy żyć, musimy uwierzyć, że Bóg jest miłością. Po pierwsze, ta miłość przejawia się w tym, że uratował swoim planem zbawienia naszą cywilizację. W tym sensie, że uratował tych, którzy chcą być uratowani. Po drugie, dzięki temu planowi usiłuje udowodnić ze skutkiem dobrym, że tak powiem, że całe to zło, które powstało w szatanie, w tym Synu Bożym, prowadzi do zupełnej destrukcji i prowadzi do tego, czego nikt nie oczekiwał wcześniej i z czym nikt we wszechświecie nie chce się zgodzić. Tak więc ta historia kosmicznego boju nie zakończyła się gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej, o której objawienie świętego Jana, a więc jedna z ostatnich ksiąg proroczych Pisma Świętego, mówi, że w pewnym momencie szatan został zrzucony z nieba i co więcej jest powiedziane, dlatego weselcie się niebiosa, ale biada ziemi jej mieszkańcom, dlatego że stąpił na ziemię ten, w którym zrodziło się zło. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 6 rozdziale i w wierszu 12 powiedział coś, co powinno być dla nas takim wielkim memento na każdy dzień. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami i władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Kiedy dziś komuś próbowalibyśmy mówić na temat duchów, to z czym to się kojarzy? Najczęściej z filmami, prawda? Wielu ludzi raczej pukałoby się po głowie, mówiąc, o czym ty próbujesz mi powiedzieć? Jakie duchy? Co za duchy? Ale Pismo Święte jest wiarygodnym słowem. Ono mówi nam, że istnieje przeciwnik i to straszny przeciwnik. Tym straszniejszy, że jest niewidoczny. Może na koniec opowiem pewną historię, która podobno zdarzyła się naprawdę w jednej z prowincji chińskich. Było to, jak to zwykle się mówi, o takich historiach dawno, dawno temu, jeszcze z czasów cesarzy. I w pewnej wiosce, czy w kilku wioskach w pewnym rejonie zaczęli panować rozbójnicy, a więc tacy, którzy nie mieli ochoty do pracy na polach ryżowych, chcieli po prostu korzystać z pracy innych ludzi. Więc kiedy zbliżała się pora żniw, napadali na wioski, zabierali ryż i uciekali do swoich kryjówek w góry. Oczywiście żadna wioska nie była w stanie sprostać im, więc mieszkańcy tych wiosek przyszli po rozum do głowy i powiedzieli, musimy zebrać siły razem i przeciwstawić się temu rozbójnikowi. Więc zrobili oddziały samoobrony, postawili zwiadowców i tak przez kilka lat nie pozwolili sobie odebrać pracy, nie pozwolili sobie odebrać plonów rąk pracy. Ale w pewnym momencie przywódca tych napastników doszedł do wniosku, że w ten sposób sobie nie poradzi. Że albo będzie się musiał chwycić normalnej pracy, tak jak każdy wieśniak, albo musi coś zrobić, co przechytrzy wieśniaków. Więc zrobił coś takiego,
co było genialnym pomysłem, ogłosił, że go po prostu nie ma, że zginął. Wszyscy odetchnęli z ulgą. A kiedy przyszła pora żniw, pojawił się i zabrał to, co nie należało do niego. Dlaczego o tym mówię? Dzisiaj szatan robi wszystko, aby ośmieszyć siebie, aby spowodować, że nikt w niego nie będzie wierzył. Czy widzieliście taką postać z kopytkami, z ogonkiem, z małymi różkami? Prawda? Prześmiewcza postać. Myślicie, że on się gniewa z tego powodu? Nie. On jest szczęśliwy, że ludzie postrzegają go w taki sposób. Kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, on mówi, wie pan co, zło to nie jest postać osobowa. Zło jest po prostu złem bezosobowym. Po prostu, jak jest, powiedzieliśmy, miłość to jest i nienawiść. A więc zachowanie, które nie ma jakiejś osobowej postaci. Ale Biblia nam mówi, że zło pochodzi od postaci osobowej. I tak jak uosobieniem miłości jest Bóg, tak uosobieniem nienawiści, uosobieniem bezprawia jest szatan. Tak więc toczymy bój z siłami, których nie widzimy. Jest to duchowa partyzantka. Zawsze regularne wojska bały się partyzantów. Dlatego, że nigdy nie wiadomo było, skąd przyszli i nie wiadomo było, dokąd uciekli. Był poważny problem, aby poradzić sobie z tymi, którzy siali destrukcję, często na tyłach. To pokazuje nam tą filozofię szatana, który z jednej strony chce, abyśmy uwierzyli w to, że nie istnieje, a z drugiej strony robi wszystko, aby mieć wpływ na nas w różny sposób. Będziemy o tym jeszcze na naszych spotkaniach mówić, dlatego że chcemy zwyciężyć. Chcemy znaleźć się znowu w rzeczywistości, która będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem, jakie kiedykolwiek mogło przyjść komukolwiek do głowy. Pan Bóg nie chce dłużej tolerować tego, co dzieje się na naszej planecie. A nawet my sami, kiedy patrzymy na możliwości dalszego rozwoju naszej cywilizacji, już tej cywilizacji nie regionalnej, ale cywilizacji światowej, widzimy zagrożenia, które nie dają się rozwiązać w żaden sposób. Mamy, jak niektórzy twierdzą, od 30 do 50 lat, by coś zmienić na tym świecie, abyśmy mogli przetrwać. I albo znajdziemy, jak mówiłem na początku, jakąś planetę, na którą się przeniesiemy, co wydaje się bardzo mało prawdopodobne, albo poradzimy sobie z tymi problemami, które sami stworzyliśmy. Z zanieczyszczeniem powietrza, z brakiem nowych surowców albo tych samych surowców, z których korzystamy do tej pory, bo w końcu wszystko się wyczerpuje. Być może poradzimy sobie z erozją gleby, która przestaje być żyzną glebą i tej żywności będzie coraz mniej. Ale myślę, że nie powinniśmy sobie tym zaprzątać głowy. Oczywiście powinniśmy robić, co jest tylko możliwe, aby żyło nam się dobrze, ale jednocześnie powinniśmy zaufać Bogu. Dlatego, że On jest rozwiązaniem dla tej planety i jest rozwiązaniem dla nas samych. Dlatego niech nie będzie dla nas czymś przerażającym przyszłość. Dlatego, że przyszłość należy do naszego Boga. A jeśli będziemy Mu wierni, będzie należała również do nas. Dziękuję za uwagę dzisiejszego wieczoru. I myślę, skoro mówiliśmy na temat Bożego Słowa, to warto Panu Bogu za to słowo podziękować, więc skłońmy nasze czoła do modlitwy. Niebiański Ojcze, dzisiejszego wieczoru mogliśmy jeszcze raz sięgnąć do tej historii tak odległej w kontekście jednego pokolenia. Historii, która pokazuje nam, jak bardzo destrukcyjne i destruktywne jest zło. To zło osobowe. Dziękujemy Ci, że ostrzegłeś nas
że wpływ tego zła będzie bezpośrednio przekładał się na nasze życie. Bardzo często myślimy, że sami jesteśmy przyczyną jakiegoś zła, które nas dotyka, ale w rzeczywistości jest to konsekwencją działania tego, który pragnie naszego unicestwienia. Panie, chcemy prosić o zwycięstwo nad złem. Nad złem, które jest w nas i nad złem, które jest wokół nas. Pomóż nam tak jak Ty zwyciężać zło dobrem, aby przez to imię Twoje było wielbione. Amen. Amen.